Hej, wracamy do Was po dłuższej przerwie z, nazwijmy to szumnie, nowym sezonem w nowej formule i z nową scenarią. Tak jest, zgadza się. Tym razem w naszym nowym formacie nie będziemy rozmawiali już tylko i wyłącznie o jednej konkretnej rzeczy, ale postaramy się poruszyć kilka odrębnych, różnych tematów. Tyle w ramach wstępu, przejdźmy od razu do konkretów. Michał, o czym chciałbyś dzisiaj pogadać? Tak, jak co bardziej spostrzegawczy mogli już dostrzec po tym, co leci za nami na ekranie telewizora, chciałem poruszyć temat konsol, bo jesteśmy w takim ciekawym momencie, gdzie teoretycznie jest środek generacji, a cała sieć huczy od plotek na temat jednego urządzenia, którego istnienie nawet nie zostało potwierdzone i drugiego, o którym wiemy tylko tyle właśnie, że istnieje. To może zacznijmy od tego pierwszego. Co sądzisz o PlayStation 4,5, PlayStation 4K, bądź też PlayStation wyciągamy pieniądze od ludzi? W mojej opinii, pomimo tego, że oficjalnie jeszcze nie usłyszeliśmy żadnego potwierdzenia co do tego sprzętu od Sony, mam wrażenie, że biorąc pod uwagę, jak dużo plotek w sieci na ten temat się pojawia i z jakich źródeł one wychodzą, że coś rzeczywiście jest na rzeczy. Ten sprzęt ostatecznie powstanie. Kiedy to nastąpi, niestety nie wiemy. Możemy się tylko i wyłącznie domyślać, że przesadnie długo nie będziemy czekać. Gdyby było inaczej, byśmy tyle na ten temat nie słyszeli. Ale największą zagadką mimo wszystko pozostaje to, czym te PlayStation 4K, 4,5 w ogóle będzie. Na podstawie tych informacji, które do tej pory docierały do moich uszu, możemy założyć, że będzie to sprzęt, który pozwoli nam nareszcie na uruchamianie wszystkich produkcji, wszystkich gier na PlayStation w 60 klatkach na sekundę, co obecnie nie jest zawsze możliwe na tym zwykłym, tradycyjnym PlayStation 4. No i istotna zmiana wiążąca się z tą nazwą 4K, czyli jakość samego obrazu. Ona na pewno, jeżeli chodzi o gry, nie będzie miała zastosowania, bo jednak nie oszukujmy się, parametry w tym sprzęcie na pewno nie będą tak potężne, ale w tej jakości 4K prawdopodobnie będziemy mieli okazję oglądać filmy. To myślę, że dla wielu osób będzie dosyć sporą atrakcją i rzeczą, która rzeczywiście w jakiś sposób ich będzie mogła do tego sprzętu, do zakupu też nakłonić. Ale jednak nie ma wielkiej ekscytacji w internecie, jest raczej fala hejtu. To prawda. Sam byłbyś zainteresowany kupnem takiego urządzenia i pozbyciem się starego PlayStation 4? Szczerze powiedziawszy, tak. Jeżeli te PlayStation 4K czy 4,5 faktycznie pojawi się na rynku, to będę poważnie zastanawiał się nad jego zakupem, ale nie do końca z takiego powodu, z jakiego mógłbyś się spodziewać. Mianowicie moja obecna konsola PlayStation 4, które mam praktycznie od premiery, zaczyna już lekko szwankować. Te wiatraczki, wentylacja w samym sprzęcie bardzo, ale to bardzo głośno działa i mam wrażenie, że ten sprzęt za chwilkę eksploduje. Jeżeli powtarza sprzęt. No możliwe, że coś jest na rzeczy. Może już wcześniej planowali wprowadzenie czegoś między generacjami, tak żeby zachęcić ludzi do wydawania większej ilości pieniędzy. No ale wracając do tematu, jeżeli faktycznie będę miał możliwość wymienienia konsoli na troszeczkę lepszą wersję za podobne pieniądze, prawdopodobnie to zrobię, choć z drugiej strony to też dosyć przykra sytuacja, bo nie spodziewałem się, kupując PlayStation 4, że będę musiał go wymienić za 3 lata. No, spodziewałem się przynajmniej 5-6 lat. No, okazuje się, że jest wręcz przeciwnie. Ale nie uważasz, że to też te negatywne opinie są troszkę nieuzasadnione? Bo na przykład Nintendo od lat wydaje ulepszone wersje swoich konsol. Ostatnio chociażby w zeszłym roku New 3DS. Tak, to prawda. No, Nintendo rzeczywiście z tą praktyką ma całkiem dużo wspólnego, choć ja akurat osobiście nie jestem wielkim fanem tego rozwiązania. Wydaje mi się, że jakiekolwiek dzielenie społeczności graczy grających na danej platformie nie zawsze jest najlepszym pomysłem, no ale jak pokazują słupki sprzedaży, to się cały czas dobrze sprzedaje. Ludzie chcą to kupować i rzeczywiście to robią i pomimo tego, że część osób rzeczywiście narzeka na podobne praktyki, no to wszystko się jakoś kręci. Mam wrażenie, że w przypadku PlayStation 4,5 będzie tak samo. No dobrze, Michał, ale wspomniałeś o Nintendo. Przejdźmy więc może do tej drugiej konsoli, o której tak enigmatycznie wspomniałeś na samym wstępie, czyli do Nintendo NX. Tak, NX ma zostać zaprezentowany najprawdopodobniej podczas targów E3 w czerwcu. Teraz właściwie niczego nie możemy powiedzieć o tym sprzęcie z całą dozą pewności, natomiast w sieci jest już mnóstwo plotek, podobno niektóre pochodzą od samych deweloperów. Nawet teraz przyniosłem świeże informacje, podobno NX ma być o 50% mocniejsze od konsol obecnej generacji i oferować 12 GB pamięci operacyjnej. Ja powiem szczerze, że ucieszyłbym się z takiej specyfikacji, żeby nie było znowu takiej sytuacji, gdzie Nintendo, podobnie jak w przypadku Wii U, zostanie jakby pomiędzy generacjami, że przez chwilę ten sprzęt będzie oferował to samo co konkurencja, ale potem pojawi się PlayStation 5, Xbox
tu, czy jak tam sobie Microsoft godzi mnie nazwie. Xbox Next podobno, takie plotki. Next Box, tak. I skończy się zabawa z portami gier. A podobno NX ma też oferować bardzo proste portowanie gier z innych platform, co jest bardzo ważne dla Nintendo, i jakąś unikalną funkcję, która ma zmienić świat gier. No szczerze mówiąc, wątpię, żeby wyszło to aż tak spektakularnie, ale jakąś oryginalną funkcję przywitałbym z otwartymi ramionami. Co prawda w Wii U nie wyszło, bo konsola sprzedaje się słabo, ale nie zapominajmy o tym, że Wii wprowadziło chociażby kontrolery ruchowe i to był absolutny szał na całym świecie. Także ja bardzo lubię produkty Nintendo, bardzo kibicuję tej firmie i mam nadzieję, że kolejny produkt jej wyjdzie. Natomiast co do tych plotek, to kurczę, nie mogę doczekać się po prostu premiery i łykam te plotki, sam wmawiam sobie, że w nie wierzę. Natomiast taka ciekawa anegdota, niedawno w sieci pojawiły się zdjęcia domniemanego kontrolera, tak, do Nintendo NX. Fani z forum takiego poświęconego grom NeoGAF, które pewnie niektórzy znacie, już na podstawie drzew widocznych na zdjęciu wydedukowali, że zdjęcie było zrobione w jednym ze studiów Ubisoftu, a później okazało się, że ktoś po prostu wydrukował sobie kontroler na drukarce 3D i zrobił fotki w jakimś magazynie, także tak, z dużą dozą ostrożności trzeba podchodzić. Wszyscy się na to nabrali, bo cały świat przez kilka dni żył tą informacją, wszyscy o tym pisali i ostatecznie autor od tego, nazwijmy to, żartu oficjalnie przyznał się do tego, że sfabrykował całe urządzenie, zaprezentował, w jaki sposób to zrobił. No niestety wszyscy się musieli z tego wycofywać, co nie zmienia faktu, że wszyscy są bardzo mocno podekscytowani i czekają na to, co Nintendo faktycznie pokaże. No oby im się udało, żeby rzeczywiście nie było tej powtórki, o której wspomniałeś z poprzedniej generacji, kiedy Wii U teoretycznie zapoczątkowało 8. generację konsol, ale w gruncie rzeczy było konsolą jeszcze minionej generacji, jedynie niewiele lepszą od tego, co mieliśmy wcześniej na rynku. No i kiedy przyszły nowe konsole, niestety ją wygryzły całkowicie. Oby tym razem tak nie było, bo prawda jest taka, że na rynku konsol lepiej mieć 3 duże firmy niż tylko 2. Konkurencja zawsze. No i zawsze Nintendo oferuje coś troszkę innego i dobrze mieć po prostu wybór. Pomiędzy. Tak jest, zgadza się. Kończąc temat konsol, przejdźmy do tego, co tygrysy lubią najbardziej, czyli do nowych sprzętów od Apple. Całkiem niedawno Apple na konferencji zaprezentowało kilka nowych rozwiązań, m.in. iPada Pro i iPhone'a SE, na które oczywiście tradycyjnie wylała się cała fala hejtu w internecie, którego ja, szczerze powiedziawszy, nie do końca chyba rozumiem. Prawda jest taka, że Apple w tym swoim odgrzewaniu kotletów no wcale nie jest jedyny na rynku. No tak, ale może chodzi też o to, że jeszcze parę lat temu Apple było rzeczywiście kojarzone z wielkimi innowacjami, a teraz innowacji nie ma, a Apple znowu przedstawia wszystkie swoje produkty tak, jakby były pierwsze, pionierskie, najlepsze i rewolucyjne dosłownie pod każdym względem. Co nie zmienia faktu, że moim zdaniem iPhone SE to jest bardzo ciekawy pomysł na produkt. No w tej chwili małych smartfonów właściwie nie ma, robiliśmy ostatnio materiał 10 najlepszych alternatyw dla iPhone'a SE i okazało się, że ten sprzęt konkuruje właściwie ze smartfonami sprzed 2, 3 czy nawet 4 lat. A najpoważniejsza konkurencja z Androidem to jest Xperia Z1 Compact, która też już ma przecież swoje lata, prawda? No to prawda. Wydaje mi się, że kiedy będziemy rozmawiać na ten temat, powiedzmy za pół roku, okaże się, że Apple mimo wszystko podjęło dobrą decyzję, biorąc pod uwagę wyniki sprzedażowe. Wydaje mi się, że kiedy będziemy wracali do tego tematu za jakieś pół roku, okaże się, że ten nowy iPhone SE naprawdę nieźle się sprzedał, wbrew temu, co niektórym się teraz wydaje. No tak, tym bardziej, że na prezentacji Tim Cook mówił, że konsumenci wręcz prosili firmę o nowego 4-calowego iPhone'a, po pierwsze, a po drugie, że tych 4-calowych iPhone'ów w zeszłym roku sprzedało się 30 milionów, no a to jest liczba, o której większość producentów smartfonów może sobie tylko pomarzyć, może im się przyśnić kiedyś, że może sumarycznie na wszystkie modele będą mieli taki wynik, a mają ich znacznie więcej niż Apple. Dokładnie. No i warto jeszcze podkreślić, że SE kosztuje $400, więc zapewne skusi osoby, które do tej pory sądziły, że nie stać ich na nowego iPhone'a, prawda? Dokładnie i prawdopodobnie będzie tak, że wszyscy narzekają, a ostatecznie tak się okaże, że Apple biznesowo miało po prostu rację i na tym wszystkim ugra wystarczająco dużo. No to pogadaliśmy sobie trochę o kotletach odgrzewanych, to powiedzmy teraz coś sobie na temat kotleta, który się jeszcze do końca nawet nie wysmażył, bo jest tak bardzo świeży, czyli o premierach Oculusa Rift i HTC Vive. Sprzęt trafił na rynek, pojawiły się pierwsze recenzje, testerzy rozpływają się w pochwałach i teraz pytanie, czy rzeczywiście 2016 to będzie rok VR? Możliwe, że będzie, obecnie jeszcze nie jest. Takie wrażenie odniosłem, czytając to, co krytycy mają do powiedzenia na ten temat. Wszyscy zgodnie podkreślają, że oba sprzęty, zarówno Oculus, jak i HTC Vive, są naprawdę kawałkiem porządnej i ekscytującej technologii,
ale oba borykają się z dosyć poważnym problemem, jakim jest brak wystarczającej liczby interesujących aplikacji, programów czy też gier. To się na pewno w przyszłości zmieni. Póki co wygląda to, jak wygląda. Czekamy, aż się to rzeczywiście potoczy w odpowiednim kierunku, bo obydwoje mieliśmy okazję przetestować ten sprzęt i... Trzeba przyznać, że sam sprzęt jest już gotowy, sprzęt jest naprawdę niesamowity. Szczególnie Vive, moim zdaniem, nie wiem, czy się zgadzasz. Tak, zgadza się. Spośród tych wszystkich zestawów VR-owych, jakie mieliśmy okazję z Michałem testować, od samego początku zgadzaliśmy się w jednym. HTC Vive ma zdecydowaną przewagę nad pozostałymi sprzętami od konkurencji, głównie z uwagi na to, że zakładając go na głowę, możemy sobie jeszcze spokojnie podreptać po mieszkaniu. Oczywiście, o ile mamy je odpowiednio dużo, no to też trzeba zaznaczyć, że decydując się na taki sprzęt, nie będziemy tylko i wyłącznie siedzieć z kontrolerem w dłoni i goglami na oczach, tylko będziemy się fizycznie także przemieszczać w przestrzeni. To jest bardzo ciekawe, bardzo interesujące i trzymamy kciuki, żeby to nie umarło. Słuchaj, a swoją drogą to wydaje ci się, że serca graczy w tym roku zdobędą właśnie te sprzęty, które już się pokazały, czy może pod koniec roku PlayStation VR ze względu na znacznie niższą cenę jednak sprawi, że chociażby w takich krajach jak Polska, prawda, będzie znacznie popularniejsze od tego, wydaje co mamy. Wydaje mi się, że w przypadku takiej technologii, która dopiero wchodzi do świadomości konsumentów, jakość będzie troszeczkę mniej istotna niż cena, więc PlayStation czy też Sony, decydując się na znacznie niższą kwotę niż HTC i Oculus, bardzo dużo ugrało. Wydaje mi się, że pod koniec roku, w tym czwartym kwartale, kiedy PlayStation VR będzie debiutowało na rynku, będzie się cieszyło znacznie większą popularnością niż te sprzęty, które mamy obecnie. Pomimo tego, że jakościowo nie wypada równie imponująco, choć to nie oznacza, że jest sprzętem o wiele gorszym. Po prostu jest troszeczkę słabsze, ale jest o wiele tańsze i myślę, że w tym przypadku to będzie decydujący czynnik. No a dziś kończymy. Ale już niedługo wracamy z kolejną dawką tematów, które fascynują na pewno każdego wielbiciela nowych technologii. A póki co komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie nasz kanał na YouTube, odwiedzajcie naszą stronę i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Narka. No to zapraszam w takim razie, Michał. Tak. Ogólnie zmieniamy trzeci sezon. Trzeci sezon do programu, tym razem zmieniamy znowu formułę i odpowiadamy. Łukasz będzie żonglował co jakiś czas, ja będę mówił jakiś dowcip. Dzisiaj mam taki dowcip, że ktoś mówi do Robocopa: siema, idziesz na imprezę, a Robocop odpowiada: nie mogę, jestem w robocie. Rewelacyjny dowcip.